też to ma. Co masz, kobiet? Jutro! Kup dzisiaj! Do czarodzieja w domu swego skrywa! Podejrzanie wyglądać przed. Nie? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Kto jest kapitanem tego statku? Stoi przed tobą. No, co się tak gapisz? Zgadza się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwiony? Muszę się dostać na Skellige. Nie na tym statku. Dobrze, zapłacę. Wyspiarze żyją z morskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować. Pływałaś tam kiedykolwiek? Słuchaj, wyspiarze atakują wszystkich. Jeśli kogoś nienawidzą, jak Nilfgaardczyków, to atakują ich częściej, ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Kiedyś chcieli sprawdzić, wyobraź sobie, czy mam jaja, jak przystało na kapitana. Po tamtej bijatyce wystarczy mi Skellige do końca życia. Marina. Ja się tam dzieje, u mnie wersji tylko konie z osłem mogę. Też chciałbyś zarobić, co? W wiecznym ogniu spłonie każdy grzesznik. Szukaj kapitana. Wolverstone się nazywa. Pokład masz śnić? Kapitan? Jak srebra na cesarskim stole! Pewnie gdzieś chleje, jak zawsze. Strzeżcie się, bo dnia ani godziny nie znacie. Widzę królestwa z tych szpęków. Ile tak można nauczyć się? Kiedy ostatni raz mój głos został stworzony? Ej, koleżko, ono tu. Życiu piękne są tylko żonkile. Mówili, że wyspy prowadzą wojnę z czarnymi. Czego tu? Nie wszyscy. Cholerni piraci. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? Muszę się dostać na Skellige. To najlepiej w pław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił.
No, chyba ten obłąkany sukinsyn Wolverstone z Atropos. Złodziej, kłamca i sodomita. On mógł się dogadać z dzikusami. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w Złotym Jesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. Co jest siwy? Przygód szukasz? Nie, pięknie. A mama mówiła, że jak nie zjem obiadu, to zmieni się w ciemność. Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Prędzej wiecznogi zgaśnie niż dadzą mi. Ty jesteś Wolverstone, kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psia krew. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Ardskellig. Wiozę zboże, ale cicho sza. Masz pieniądze? Muszę zdobyć pieniądze. Słusznie, bo za darmo to ja nawet dupy w Bali nie zamoczę, a co dopiero na Skellige płynąć. Nie ludzie wyglądasz. Szukaj swoich za murami. Zbuta go! Nie zawidzę. Zobaczycie. Pijmy, bo się ściemy. Więcej jedz nogi, zgaśnij niż dadzą. Wróciłeś z pieniędzmi? Trzymaj. Tyle wystarczy? Worek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Morze w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Ruszajmy. Jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność i za zdrowie mojej Atropos. No, zajedziemy.
zabije. Nie boję się śmierci. Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wysp. Nie orzę i nie sieję. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układał. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige, he? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. W Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. A jak to wiedźma? Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że morze wyrzuciło na brzeg orkę. Zresztą wielu widzi, że to baba, i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Jak się nazywasz? Steingrim. Denerwujesz mnie, Steingrim. Mam ochotę strzelić ci w pysk. Spróbuj, przybłędo. Masz dość? Lepiej mnie dobij, bo odsapnę i cię zapierdolę. To była dobra walka, ale na razie wystarczy. Wiesz, jak trafisz do Kertrolde? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. Rusz się. Pośród żywy stom gnie... Nie musisz, dziecko. Wiem, ale chcę. Szaleństwo.
Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łoże dzieli. Milczcie! To jej decyzja. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Znałaś Brana? Tak, był bardzo szanowany. W przeciwieństwie do jego żony. Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Tyrseach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. Nie widziałem cię 2 lata. Chciałbym cię zabrać do starej chaty na brzegu morza i nie wychodzić z niej przez tydzień. A co byśmy tam robili przez tyle czasu? Mam kilka pomysłów. Ten ze sznurem do wiązania trofeów wydaje się interesujący. Znów czytasz mi w myślach? Co więcej, podoba mi się to, co w nim widzę. Dowiedziałeś się czegoś w Velen? Rozejrzałem się po Velen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna? To coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy 3 wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem, jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Velen spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem, co Keira Metz robi w takim grajdole. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziej. Dobrze, wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od Jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować.
Później je obejrzę. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Artskellig doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję twoją intuicję, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety Myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Myszowór przewodzi kręgowi ze Skellige? Nie widziałem go od... Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Dużej i głośnej. Spójrz, Krach. Biały wilk! Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Cóż, nasza samotna chata musi zaczekać. Krachan Krayt jest człowiekiem, którego warto mieć po swojej stronie. Na uczcie będę miała na sobie czerni biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich polowań. Jen, wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krach. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę. Ludziom nie służy.